W związku ze skandalicznymi, nie chcąc powiedzieć mocniej, wypowiedziami pana posła Zbigniewa Girzyńskiego na sali sejmowej już po wystąpieniu pana ministra Sikorskiego, w którym zarzucił pan poseł Girzyński panu ministrowi, że pełni de facto funkcję i rolę wiceministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej i Niemiec, podjęliśmy decyzję, że tego typu wypowiedzi w żaden sposób nie można akceptować, bo są to wypowiedzi absolutnie przekraczające jakiekolwiek granice. Są to wypowiedzi podłe, są to wypowiedzi, których polski parlamentarzysta w stosunku do konstytucyjnego ministra nigdy w życiu użyć nie powinien. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o skierowaniu wniosku do Komisji Etyki o ukaranie pana posła Girzyńskiego, bowiem tego typu insynuacje godzą w interes państwa, godzą w interes rządu i nigdy w życiu żaden polityk tak daleko sformułowanych insynuacji nie powinien w polskim parlamencie formułować. Stąd ta konferencja, stąd ten wniosek do Komisji Etyki, żeby przestrzec, aby na przyszłość umieć o ważnych sprawach dla Polski dyskutować poważnie, a nie na podstawie fanaberii jednego czy drugiego posła, bo to na pewno nie służy interesowi państwa. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta nasza debata będzie odbywała się w innej atmosferze i że też od takiego wystąpienia jednego ze swoich posłów odetnie się Klub Prawa i Sprawiedliwości, bo interes wspólny, polski interes narodowy tego wymaga. Zwłaszcza, że poseł mija się z prawdą. Ja nie chcę się do tego poziomu rowu mariańskiego, w którym znajduje się poseł Girzyński, tak przynajmniej twierdził, schodzić i porównywać, więc nie będę polemizował na tym poziomie. Rzeczywiście z takiego głębokiego poziomu, w którym się poseł znajduje, nie widać ani korpusu dyplomatycznego, który licznie się dzisiaj stawił, ani merytorycznych argumentów, bo tych panu posłowi brakuje. Zresztą warto by się zastanowić, jeżeli o ten apel o dbałość o interes narodowy chodzi, to pan poseł Girzyński dobrze byłoby, gdyby rozpoczynając polemikę zastanowił się sam, czy aby jest bez winy, bez grzechu, bo przecież czyste sumienie jest takim podstawowym punktem wyjścia do tego, żeby atakować innych. I jeżeli środowisko Radia Maryja, do tego przecież środowiska należy pan poseł, tak chętnie odwiedza pana Kobylańskiego, który jest osobą non grata w Polsce, który nie tylko zresztą przez polskie instytucje jest poważnie oskarżany o nie tylko antysemicką działalność, ale także działalność niegodną, szkodzącą dobre imię państwa polskiego. To zastanawiam się, jak w takim razie pan poseł Girzyński patrzy sobie w lustro, kiedy te kontakty są utrzymywane na tyle często, że nawet w zeszłym tygodniu była oficjalna delegacja senatorska. No pan poseł chyba nie pojechał, ale myślę, że też powinien się zastanowić, czy to sumienie ma czyste. Ja jeszcze raz apeluję do Klubu Prawo i Sprawiedliwość, bo to chciałem jeszcze raz zaakcentować. Jesteśmy w przededniu bardzo ważnego okresu dla Polski i debata o polskich sprawach powinna być merytoryczna. Tych nie brakuje w wystąpieniu ministra Sikorskiego. To dobry czas dla Polski. Wiele argumentów może nas w dyskusji różnić, natomiast podstawą działania jest dobro wspólne i to dobro tworzymy wszyscy. No, wszyscy patrioci w każdym razie, bo myślę, że z tych sukcesów Polski wszyscy możemy się cieszyć. Jeżeli ktoś się nie cieszy, pewnie nie czuje się do końca tym patriotą, ale o migrację też coś poseł pytał, więc musi znowu spojrzeć w lustro. W uzupełnieniu jeszcze za kilka minut jest konferencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ku mojemu zdumieniu nie uczestniczył na tym bardzo ważnym posiedzeniu Sejmu. Nie był, pomimo tego, że pan minister Sikorski w obecności premiera, całego rządu, prezydenta Rzeczypospolitej, korpusu dyplomatycznego, tym samym mógł nie słyszeć tych wypowiedzi pana posła Girzyńskiego, więc warto mu je zacytować, bowiem jako poseł widać jest zajęty innymi sprawami niż ważne debaty dotyczące
Polski, zadać pytanie, co zamierza z tego typu wypowiedziami szkodliwymi zrobić, bowiem takie sytuacje, karygodne sytuacje są całkowicie niedopuszczalne i apelujemy o zupełnie inny ton debaty publicznej, szczególnie kiedy sprawy mają charakter tak poważny i oglądany nie tylko w ramach naszego państwa, ale również w obecności przede wszystkim korpusu dyplomatycznego, ludzi z zewnątrz, którzy na to patrzą. I mi osobiście za takiego posła jak poseł Giżyński jest najnormalniej w świecie wstyd. Nie przedłużając, życzymy posłowi Giżyńskiemu wytrwałości w wygrzebywaniu się z tego dna rowu mariańskiego. Natomiast zadawał on również pytanie o to, kiedy i w jaki sposób rząd polski akceptował i poznawał projekty Nord Streamu, więc konferencja o 13 prezesa będzie bardzo dobrym momentem na to, żeby o to zapytać. Przypominam, 17 kwietnia 2006 rok to decyzja rządu koalicyjnego Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin Samoobrona. Przynajmniej wtedy tak to wyglądało.